Cześć, siemanko, witajcie z strony Cyman, gdzie gramy w Farminga 19, kolejny odcinek tutaj serii Polska. Wiesz, jak widzicie, stoi Zatorek z Agromaszem. Tak, wypożyczyłem rozsiewacz do wapna Agromaszu, bo niestety mój kun nie może, więc niestety próbowałem. Zabieramy i idziemy od razu go napełnić. Jeszcze przyjechała jeszcze jedna maszynka na testy. Stoi pod żądirkiem. W miniaturce pewnie widzicie i po tym, ale teraz wam tego mówić zdradzać nie będę. Teraz czekajcie, bo oczywiście jestem taki mądry, że za blisko podjechałem. Dobra. Czy złapię? Bo wiem, że tu na pewno było wapno kupywanie. Kupywanie wapna, tylko jak? To może jeszcze tę turkę wezmę. O jest, wapno, start. kupujemy. Widzę, że dużej pojemności to nie ma, więc chyba weźmiemy cały. Dobra, to będzie moje losze te palety wyrzucić. Dobra, 8 ton, 8200, 1500 zł. Dobra, może być to tam. Wiecie, jakbym miał lepszego tura, to bym. Ojej, kochaneńku, to bym ładował zatorkiem, no ale niestety, że taki tur, a nie inny. Generalnie za 3,5 godzinki wychodzi odcinek ze siewu, dopiero dzisiaj jest niedziela, dzisiaj nie dzień, więc dopiero go wydaję, nagrywam na zawodzie, jak mówiłem, komputer idzie do informatyka, więc nie wiem, co pisali się ciekawego tam. Jedziemy sobie rozsiewać wapno po rzepaku, na pewno musimy pojechać, czekać dalej jeszcze było, musimy po rzepaku pojechać na wapnem po rzepaku, tak o. O tutaj. Tutaj wiecie, tutaj orka to może, dobrze, że orkę wymaga. Bo jak będziemy kupywać w kolejnym sezonie te pola, no to. Aha, i to tam taki. Hop. Tyk. Mam nadzieję, że to jakoś dużo nie daje i mam nadzieję, że jest to nie pierdnie. 8 ton, no. 8 ton to może przesadziłem trochę, że jemu załadowałem tyle. Ale też chciałem, żeby coś po robił. Dobra, włączamy. A czy idzie? O kurde, prawie to na raz biorę. Dawaj mały. Idzie szatan. To jest szatan. Diabeł, a nie ciągnik. Tak, odwrócimy się. Do sąsiada sypniemy. Sypnęliśmy, dobra. Tutaj sypniemy, tak to będzie moje, więc możemy. Cały ten plac, ten drzewy, fajnie to będzie wyglądało. Dobra, cyk, nie wiem ile ma w ogóle metrów, może za dużo ma. Dobra, wyłączamy. Jedziemy dalej na kolejne pole, tak trochę przez ten tok, żeby się zakopał. Dawaj. Na pewno nie będziemy jeździć tyle na godzinę. Ten pomacik sobie zmniejszę. Dam na ile? 15, bo 20, moim zdaniem to za szybko jest. Dobra, jesteśmy tutaj. I właśnie tym może, że będę mieć inny dysk, będę nagrywał, bo teraz nagrywam jakby na chyba SSD-ku. Będziemy mieć na wszystko na M2, to będzie na pewno mi się wydaje, że lepiej. Dobra, jedziemy, włączamy tempomacik. Oj, czym był tempomacik? Tym był tempomacik. No, troszkę robię na kota, ale też nie chcę jakoś tego szybko machnąć. Tak, oczywiście GPS-ów jeszcze w odcinkach nie mamy, będzie trzeba zainwestować na pewno w GPS-a. Będzie trzeba zainwestować GPS-a do dżungirka, przynajmniej do tego dżungirka. Ten zatorku tam i ten zatorek nie będzie robił, tak robi to wszystko, robi tak się wszystko na okolnym. Dobra, a kombajn też sprzątnąłem. Ojojoj, już widzieliście pomaleńku kawałek, widzieliście maszynki. Ale to jeżeli widzieliście, to trudno, zaraz tak o nim sobie pogadamy. Dobra, włączamy. Czyli pojedziemy sobie teraz tak o. Potędy pojedziemy. Dobra. No i jeszcze z jeden przejazd na pewno będziemy musieli sobie troszkę jego machnąć. Gdzieś coś mikrofon, gdzieś chyba nie mam nadzieję, że się on mi nie ściszył. Bo gdzieś tam chyba raz na ruski rok, jak to ja mówię, potrafi się ściszyć. No i dzisiaj siewów nie ma. Na pewno dzisiaj na odcinku siewów nie ma. Jak jest maszynka na testy, trzeba ją oczywiście, że przetestować. Dobra, pomaleńku, starczy. No i troszkę widzę, że wapna zostanie. To dobrze, no na kolejny sezon, no będziemy tam pole łączyć, będziemy się jeszcze raz to wszystko zwapnujemy. No i oczywiście to jest maszynka na testy, wypożyczona, więc
Mi się wydaje, że tak mi właśnie Agromarsz. O Jezu, on na pewno przyjedzie do nas. Ja go na pewno będę chciał kupić. Nie wiem, jaka jest jego cena. Dostałem na testy. Będę oddał tam pewnie jakąś tam kwotę im oddam. Znaczy coś tam im dam. Że bardzo mi za darmo, to też się będę cieszył. Więc to od Agromarszu, ten rozsiewacz naprawdę jest fajny. To tylko do wapna jakiś mieć, bo będę mieć coraz więcej pól tego wszystkiego, to też trzeba mieć czym pola te wapnować. Czy ten taki dozatorka, to będzie się miał napęd może. Dozatorek by trochę lepiej z tym wyglądało, ale jak widzicie nie daje rady, więc nie jest źle, więc na pewno będę chciał ten Agromarsz kiedyś kupić. Jak będą jakieś pieniążki. No i lecimy sobie do domku. Zaraz sprawdzę na minimapce, tylko czy nie mam nic do wapnowania jeszcze. Żebym się nie machnął. Dobra, pomaleńku jedziemy. Dobra, stajmy. Pewnie zaraz będzie zapisywanie. Ulaga dostanę. Nie wiem, czy jest tak zgrane z tym sklepem, ale możecie dość znać. Dobra, wymaga wapna. Pole numer 18 wymaga wapna. To orki. To jeszcze wapna. O kurde, ile pole wymaga wapna? Ile mamy minut? 6 minutek mamy. Dobrze, to idziemy na kolejne pole. A ja tyle źle jedziemy, że wolno. Myślałem, że więcej pól. Tu mam tylko dwa pola, jak widzicie, nie zobaczyłem. Dobrze, no jak wymaga wapna, to trzeba oczywiście, jak wapno zakwaszone od gleba, to trzeba machnąć. Myślałem, że tylko dwa pola. Jestem za bardzo przekonany. Dobra, pomaleńku. Wjeżdżamy. No i dobra, jedziemy. Tak się może profilaktycznie. Tutaj w sumie... Tutaj brakuje właśnie wapna, więc tutaj trzeba. Tak profilaktycznie nie, no ale... Ale no. Więc w przyszłym sezonie na pewno tam będziemy musieli to pole kupić. Myślałem, że w tym, ale 50 tysięcy jednak jeszcze nam nawozy. Nie wiem, jak to wyjdzie. Naprawdę nie wiem, więc wolę, wiecie, wolę przytrzymać. W kolejnym sezonie kupi wszystko. Będzie wszystko git. I tamto pole chyba poza odcinkiem sobie machnę. Tamto pole sobie poza odcinkiem machnę, bo nie będę miał jak teraz. Dobra, bierę. Widzicie, wszystko idzie idealnie. Która myszka się zacięła? Więc te pole, na razie 3, jak machnę, to będzie, to się mówi, aż, jak ten dzisiejszy odcinek. Patrzcie, cyk. No, takie rozsiewanie wapna to ja lubię. No więc takie ja będę musiał pakać kupić, więc to już z odcinkiem tamto pole sobie machnę. Jak mówiłem, przedmuchałem to 2 odcinki temu. Ale już jest kombajn też gotowy do zimowania. Dobra, wiecie co, teraz pojedziemy sobie troszkę nierealnie. A też by było fajnie to pole kupić, ale to się mówi, wszystkiego nie będziemy mieli. Jeszcze też trzeba ciągnik, jakieś maszynki, jeszcze jak mówiłem, trzeba kupować do wapna i do wapna, jakieś agregaciki na pewno. No i dobra, jeszcze tutaj ten miaczek machniemy. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o wapnowanie. Resztę zwapnuję sobie poza odcineczkiem w jedno pole. Czyli mam powiedzieć, że wszystkie pola musiałem wapnować w tym sezonie. Dobrze. Maleńku. Idziemy z stojem, tak żebyście nie widzieli tego zestawu. Widzicie, że John Deere sobie stoi. Dobra, wszystko się trzyma. Dobra, stajmy na razie tak o tym John Deere, albo tak opowiedzmy za to, żeby nikt nie widział, że to jest... Jako osób siedzi, żeby nie widzieli. No jak widzicie, no już widzicie, no. Dostałem na test od Kwernalana agregacik 6-metrowy, no kurde, ładny. I właśnie będę chciał go kupić, 6-metrowy. Myślałem o talerzówką, ale taki agregacik porce to jednak jest dobre. Bo jednak ten agregat, to on, wiecie, będzie miał pewno lżej, na pewno ciągnik. Nie będziemy się tych wszystkich grup rozbijać gdzieś na glinie czy coś, więc wsiadamy sobie. Odpalamy, podnosimy. Cyk. I mi się wydaje, że pojedziemy nawet, to wrócimy. Pojedziemy tu na razie małe pole, później pojedziemy na górki, ile mamy mintek? Mamy 9 minutek, więc nalajcie. Machniemy dzisiaj te dwa pole, mam nadzieję. Zobaczymy, na pewno zobaczymy VMAX-a tego dziennika, ile on pójdzie. Tam mi się daje, że tak z 15 na godzinę. To byłoby fajnie, jakby leciał. Dobra. Rozkładamy. O, ładnie się rozkłada. Dwa siłowniczki. Tutaj widzę, takie zabezpieczenie jest. Czy nie ma żadnego zabezpieczenia? Oj. Nie. Czekajcie, muszę opuścimy. Też żadnego zabezpieczenia nie ma to. Po prostu składa się, by składać siłowniki trzymają go, że jak się jakiś pójdzie. A to jest chyba jeden siłownik. Gdzie jest drugi siłownik? Aha, tak by... Dobra, jeden siłownik, dobra. Patrzcie, jeden siłownik by się, widzicie, skraca, zwęża. Dwie też trzyma, no dobre.
Dobra, więc tak. Minutę straciliśmy gadanie na to, dobra. Oj, jeszcze nie puszczam, dobra, puszczamy. No i ogień, zobaczymy jak sobie da radę. 14 na godzinę, 15, no to tak jak myślałem, że on będzie iść. Mi się wydaje, że więcej to z takim agregatem jest tak idealnie, mi się wydaje. No 13, widać, oczywiście, że pierdzi. To są, jak to się mówi, czuję, że żyje. Więc ten agregacik, mi się wydaje, że będziemy go kupywać. Myślę, że go kupimy, na pewno. Zobaczcie, jak on fajnie idzie sobie z nim. No ma ciężko, no ale wiecie, przy jakimś agregacie 3-metrowym to on by w ogóle nie czuł, że żyje. A teraz po dupie dostanie, z ciemnikiem też ma ciężko. To troszkę tutaj ubolewam nad tym. Dobra, nie no, to ten zestaw to naprawdę jest ładny. Jeszcze wiecie, jak to się mówi, wszystkie pola pojeżdżę. Tam to pole jeszcze pojadę, zobaczę, więc... Tam są większe górki, to jest na płaskim terenie, już ma ciężko, jak to się mówi. No coś mi strasznie mam wyczucie złe do tego agregatu. No jednak... Jeszcze później pojedziemy, mam nadzieję, że jeszcze machniemy to pole w tym odcinku. Mi się wydaje, że machniemy. I zobaczymy tamto... Na tamtym polu, co będzie pod górkami się działo. Na podgórkę będzie wjeżdżał, czy on w ogóle wpełźnie. Dobra, cyk. Mam nadzieję, że wpełźnie. Tylko, że jakby był, jakby nie wpełzł, wjechał. Dobra, pomaleńku się nawijamy, żeby też nic tutaj nie skasować, więc sąsiedzi będą teraz zazdrośni na pewno, wiecie już. O, nowa maszyna. On kosztuje 40 tysięcy, więc mało to nie jest właśnie, więc też trzeba brać to, brać miejsce na nowe palety kury. O, będzie trzeba odgarnąć, to już pod odcinkiem. Więc też trzeba to brać pod uwagę, że no, też trochę kosztuje. Jak to jest Kvernaland. Też myślałem o jakimś pługu Kvernalanda później z czasem kupywać, jak będzie jakiś większy ciągnik. Więc zobaczymy. Nie no, ale ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, daje radę sobie. No i zobaczymy, no pojeżdżę im, popatrzę. Ale jak na razie to jest sobie wyglądam tak. Napiszcie sobie w takim agregacie, z czym się sądzicie. No i widzicie, 12 jeżdżę, no tak zależy, no po orce, tak? Też ciągnik ciężej ma. Ale przy siebie będzie miał lżej, więc dajcie znać. No i w kolejnym odcinku chyba będą siewy, no i będziemy już czas przewijać na nawozy. Generalnie napisz, jaki byśmy jeszcze ciągnik sobie kupili, mniejszy taki. Bo by się przydało coś kupić. Jeszcze oborę trzeba stawiać, więc naprawdę nie wiem, może tego zdorka byśmy się pozbyli. Trochę szkoda, myślę, że taki by mógł być typowo do obrządków. No i nie wiem, jaki będziemy kupować też, jaki byście chcieli, żebyśmy kupili tutaj duży ciągnik. Myślę, że kupimy jakiegoś Tungirka, może mniejszego, ale nowszego. Może jakąś M-kę, albo R-kę, może tylko 6R-kę byśmy mogli też kupić. To co mieliśmy na mapie Sandomierskiej okolicy, o tą 6R-kę, ona przecież fajnie ryczała, więc tą 6R-kę byśmy mogli kupić, no ale tyloma fakterami to ten Jolirik będzie sobie dał radę. Nie ma co mówić, jakichś nawozów to pojedzie za torek. Więc czy jeszcze trzeba mi pojechać za torek na radę? Więc też nie katuję z tego zatorka, no bo jednak zatorek chce, żeby wytrzymał dużo, nie, jednak ma chyba 80 toni tylko. I dobra, to pole machnęliśmy. Teraz pojedziemy na tamte góry. Tamte góry. Tam pierwsza górka to już będzie ciężko miał, więc zobaczymy, co to będzie. No tak 13 na godzinę się trzyma, czekajcie, wiecie co teraz? A po dobra, jak dojedziemy do końca, bo teraz. Leon. To jest w sadzarkach, nie, w kultywatorach. A więc tak, gdzie on jest? Tutaj. On 36 tysięcy, 120 koni i 15 na godzinę może jechać, więc na troszkę pieniążków trzeba wydać. I 120 koni to tak niedużo niby, tak? Ten John Deere ma 170 chyba. Ale 15 idzie, no gdzieś tam wpadnie w bruzdę. Tak troszkę go, jak to się mówi, przymuli, ale chyba jest nie normalne. Dać o nich też nie ma co go katować. Dobra, cyk, składamy go. I ogień. Jedziemy sobie maleńko, złożony agregacik. No właśnie, właśnie siłownik jakby cały składa, tylko moim zdaniem głupie, że tu nie ma jakiegoś zabezpieczenia, no bo jeżeli siłownik pójdzie, to z automatu brony się rozpadają. Jakbyśmy gdzieś jechali przez jakieś, nie wiem, miasto czy coś, to kurde, lipę bym miał. Bo ja bym werwał, tak? Bo jakby się agregat
Dobra, poskładamy go. No ale ważne, że przez miasto za bardzo dziś jeszcze nie będę. To nie ten. Dobra, rozłożony. I ogień. Troszeczkę nie podjechać, dobra, taką może tylko żeby usłup jest. No i zaczynamy od początku. Zaczynamy od początku, zobaczymy czy on w ogóle da radę pod tą górkę. Nie, no to dwie górki, więc zobaczymy. Ale ten zestawik to naprawdę przecudownie wygląda, dobra. No i ogień. Dawaj, 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 dobra, pójdzie. Tak pod górkę 12 na godzinę, czyli 13 nawet, 14, więc... Ta górka duża nie jest, więc da radę, więc moim zdaniem, jeżeli napiszcie to, napiszcie co wy o tym sądzicie. Ale mi się wydaje, że ten zombirek, znaczy ten agregacik do nas przyjedzie. Chyba w kolejnym sezonie. Może jednak nie, też nie wiem jak to będzie z orką, z tego będziemy z orką stać. Pewno jedno pole będziemy mieli, bo jednak gruberem to nie to samo, co takim agregacikiem uprawić ładnie. W ogóle wtedy strasznie to biurko moje, które mam, dźwięki emituje, mi chodzi kierownicy, tylko jak będę ją trzymał na wibrację bardziej, jak trzymam tylko biurko na znaczy biurko, kierownicy na rękach, to normalnie fajnie ona dźwięku chodzi, jak wibrację przenoszę, jeszcze niby ten agregat, te ramię od mikrofonu powinno coś tam trochę przyciszać go, ale te wibrzumy to wszystko powinno troszkę przyciszać, ale wiem, że wy to też słyszycie, już kurde się język kończy, mamy już mintek, 16 mintek. No i też chcieliście polską serię i już na dniach miałem dzisiaj szykować, mam nadzieję, że dzisiaj będę rzucał odcinek. Prawdopodobnie to będę szykował dla was polską serię. To trochę brzydko wygląda, że jest warto, ale to już nawozy pójdą, jak to się mówi. Ale kurde, no ciężko, mam już czuć, że po nim, że on... No czuję, że żyje, jak to się mówi, tak? Dobra, więc ja nie podjeżdżam. On czuć, że żyje. I może dobrze. Chyba zróbmy jeszcze jeden taki przejazd i będziemy kończyć odcineczek. Nie wiem co jest z tym OBS-em, że on jeszcze wywala. Jeszcze ja oczywiście OBS-a nie ogarnąłem, mam nadzieję, że jak wróci do mnie komp, to OBS się ogarnie. Gorzej jak nie. No to będziemy coś myśleć. No i bud. I tak troszkę tutaj widzicie, wibratorek zależy od położenia, ale głęboko jest puszczony, więc coś nie łapie strasznie. Agregacik przedni trochę mniej agregat bierze, ale tylni też dużo bardzo. No ale myślałem, że z nas na razie starczy taki agregacik, żeby grubera cały czas nie ruszyć. Ale też gruber jednak napowietrzyć to wszystko to też jest dobry. Dobra, on jakoś będzie zaryć drzewo. Cyk. A możemy nam tak opakać agregaciku, nie będziemy nie podnosić. O, i poci się, widzicie, poci się zombirek. Poci się. Ale, dobrze, moim zdaniem, napiszcie to jeszcze raz, co widzicie, ten film się nie będę jakoś się rozgadywał, moim zdaniem, ja jestem tak. Napiszcie, co wy sądzicie o tym agregaciku. A ja się z wami żegnam, 18 minut, jeżeli wam się taki film podobał, zostawcie łapę w górę. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, do następnego i cześć.